Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Ciecik i zapraszam ponownie do przebudzenia. Dobra, mamy tak, cały skompletowany pancerz pełzacza, czyli innymi słowy hełm Ulumulu oraz ogólny główny pancerz. Witaj, i potrzebuję magicznych ksiąg. Poszukuję magicznych ksiąg. Co my tu mamy? Domany zdrowia, przed ogniem, dębowej skóry, duchowej siły. Ale tu jest pancerz najemnika, ale chyba szkodnika. Czy tu będzie na przykład pas zwiększający obronę pancerzy pełzacza? Pokaż mi swoje towary. I tak, jest, za 1500. Ochrona przed ciętymi obuchowymi z pancerzem... Nie opłaca mi się, to było tak naprawdę... 90, w sumie mając to mieć 100 obrony. Czemu nie? Dobra, no nic, ja bym chciał się jeszcze przeteleportować do może Bractwa Śniącego, ze względu na to, żeby złożyć raport temu królewskiemu wysłannikowi i dowiedzieć się, jakie nagrody po prostu dostaniemy za to, a potem lecieć do kogo? Do Świątyni Śniącego, mając jak to śmiesznie dynda na plecach, ja nie mogę. O, jakby to było po prostu przyklejone na jakimś jednym pojedynczym sznurku i to tak za nim lata. Nie powiem, co mi to przypomina. Hehe. Dobra, ty nie żyjesz. Ty też już nie żyjesz, powiedziałem. Dziękuję. Poumieraliście, to mi się podoba. Granmar. Nie. Tu. I tutaj, dobra. Mir. A, koniec jest. No dobra, spoko. To lecimy do nekromanty. Pytanie za 100 punktów. Czy ja to dobrze zrobiłem, że do tego nekrusa poszedłem? Chyba... Jak to czym? Po prostu rękami się podciągnij. Czym? Kurna chata. No, już myślałem. Coś wymyślisz ciekawego. I nie będziesz mógł skoczyć. Pytanie za 100 punktów, czy ja tu mogę w ogóle wskoczyć? To dobre pytanie. Hopla! Wskoczyłem. Dobra, skoro tu tam nic nie ma u tego Humira, u nekromantyk Sardasa też wątpię, że coś będzie, no to po prostu lecimy od razu na ziemię orków. Na przyspieszonku. O właśnie, Tora. Znalazłem książkę o magii. Pokaż mi ją. Astronomia. Dziękuję, właśnie tej księgi szukałem, wróć. Aha. Spoko, zawsze może być i tak. Tu, napój szybkości. I lecimy na ziemię orków. Super, tak na pewno szybko polecę. Ja cię nie mogę. No fucking way, no. Czemu ten gotik zawsze musi mi robić w poprzek? Czemu nie może funkcjonować jak zwykłe, normalne gry? I no, ja mówię wprost, a mówię mu w lewo, a on we wszystkie kierunki. Tak ciężko zrozumieć. Chyba bezimiennemu wszystko jest ciężko zrozumieć. Są te czarne krwiopijce. Czarny krwiopijca. Warany też, o proszę bardzo. O super, tak to na pewno cokolwiek ogarniemy. Dziękuję. Tu. Te warany, hopla. Dziękuję. Daj mi znowu napój szybkości. Jestem ciekaw, czy my jakiegoś tego łowcę orków spotkamy, tego martwego, o którym mówił ten przywódca, czy go gdziekolwiek spotkamy, może w tym. Właśnie w mieście orków. Ciekawe, czy miasto orków to jest miasto orków, a nie tylko... A nie coś, co ma być miastem orków. Wow. A to ciekawe, co tu jest. Dobra. Jakiś den. Ale do czego, to nie mam pojęcia. Co ty gadasz? To stamtąd władzą orkowy. Muszę powiedzieć temu Walkirowi. Droga do Świątyni Śniącego. Okej. Wow.
Dobra. To jest ciekawe. Pójdźmy do tego Walkira, o którym on mówił. I raczej ten, który jest w dzienniku wpisany. Zobaczmy, co zaś tam ciekawego wymyślą. Ciekawe, ciekawie zastosowane jest to, że właśnie jest tutaj. Takie, można powiedzieć, boczne przejście. A dobra, może zanim ja tam pójdę do tego Walkira, w sumie jestem... Kołowrót ani drgnie. Aha, czyli czuję, że chyba tamten będzie trzeba w ogóle przejść. Orgwiarus, dobra. A ty, nie wiem, zgubiłeś się czy co? Dziękuję. Teraz wszyscy będą mnie atakować. No dobra, konsacz dead. Surowe mięso, pazury, kły. O kurde. Dobra. To trafiłeś na właściwego. Tutaj dead, Valkyr, chodź na chwilę tu. Widzę po twojej minie, że coś wyłęczyłeś, co? Mamy pancerz łapce orków. Znalazłem miejsce z teleportem, to stamtąd nadchodzą orkowie. Masz na myśli tamtą wioskę? Nie do końca, ta wioska to tylko przedmieście wielkiego podziemnego miasta. Jaskinie brną głęboko w głąb góry. Są tam setki orków. A więc tak to wygląda, my głupcy próbowaliśmy ich powstrzymać. Może i udałoby się wam ich powstrzymać, ale jest ich zbyt wiele. Każdy z was musiałby wytłuc co najmniej 50 orków. Też tak uważam. Wiesz, chłopcze, co wyczuwam w tych wszystkich orkach? Wiesz, co widzę w ich oczach, zanim ich zabiję? Strach. Paniczny, dziki strach. Oni boją się czegoś bardziej niż śmierci. Czegoś lub kogoś. W tej cholernej dolinie czają się siły dużo mroczniejsze i wredniejsze niż banda włochatych obdartusów. Mimo to ta banda służy swemu panu, który wywołuje w nich tak ogromny strach. A dano mi świadkiem, że nie chciałbym stanąć przed tym kimś. No nic, znowu się rozgadałem. Zasłużyłeś na nagrodę. A teraz bywaj, przyjacielu, i nie daj się zabić. Pamiętaj, dobry ork... To martwy orka, piwo ma być zawsze schłodzone. Wy też nie dajcie się zabić. Potrzebuję lepszej zbroi? Mam dobrą zbroję, ale najpierw musisz się nam przysłużyć, bo inaczej nic nie dostaniesz. O, hełm łowcy orków. Co? Pancerz łowcy orków. O kurde, ciężki pancerz łowcy orków. Zmieniłem zdanie. Jak sobie chcesz, w razie czego wiesz, gdzie mnie znaleźć. O, cholera jasna. Ile to ma? To też ma 90, ale... Ale fajnie wygląda, troszeczkę potrzebuję, kurde, 205, kurde, 7 kafli prawie. Handel. Chciałbym coś tu posprzedawać, to bym chciał sprzedać. To i to. Trochę będzie trzeba posprzedawać tych pierdół. Floret, nie, miecz sędziego, to, niewykończony, to też. Praktycznie wszystko, co tu jest. Nawet tarcza. Kusza, ciężka kusza, pewnie. Łuk wojenny, długi łuk. Łuk Kyro też, nie wiem, lekka kusza. Magiczna strzała, bełt. To zostawiam. Co bym mógł tu jeszcze sprzedać? Ognista burza, może nie. Tutaj. Talizman orków. Kurierów magów wody. Nie. Tutaj bym mogła skrzydła krwiopijcy. Super. Pazury. Łoku... Be! Żech się kurde rozpędził. No ale przynajmniej jest kasa. Kury błotnego węża. Oj, proszę bardzo. Nie, 507 kafli będzie potrzebne. Skóra orkowego psa. Żądło krwiopijcy. Gorzki chleb. No. 7. Chyba już teraz będzie dobrze. Chodź na tu na chwilę. Potrzebuję lepszej zbroi. Ciężki pancerz łowcy orków. Nie jesteś godzien, walcz z orkami, wykaż się jako łowca, na niego zasłużysz, co? Potrzebuję lepszej zbroi. Hełm łowcy orków. Co? Nie jestem godzien, a to się wal. To po co ja to wszystko sprzedawałem teraz? No nic, przynajmniej jest hajs. Czyli wychodzi na to, że trzeba iść w głąb. Miasta orków. Chyba czuję, że jak zdobędziemy Uriziela, to dopiero tam pójdziemy. Bo innego sposobu nie widzę. Chlub. Zapiszę sobie. Dobra, to skoło tam, kołowrót ani drgnie. To co tym razem? To co ja mam tam zrobić takiego, żeby drgnął ten kołowrót? To jest dobre pytanie.
Dobra, skoro nie tu, no to wychodzi na to, że trzeba w głąb tej góry wejść. Dobra, niech im będzie. Mam nadzieję, że dobrze wszystko tutaj robię. Moment, ja sobie tutaj ustawię to, pop filter. I lecimy dalej. Chciałbym chociaż wiedzieć, w którą ja muszę stronę lecieć. No, właśnie. Mi się wydaje, że chyba w tą... Jak tu jest ciemno. Przynajmniej ten, że tak powiem... teraz to ulumulu ma w ogóle sens. Światło. Aha. Chyba nikt inny nie widział, co? Co, nawet jak użyję światła, to mnie będą atakować. Posrało ich. Kurde, jak tu w ogóle chodzić? To dobre pytanie. Chyba nie. Na kosz? Dobra. Jeżeli to jest tak jak w New Balance, to coś czuję, że chyba ten drzech powinien iść. Mi się chyba wydaje. No, trochę was tu jest. Co tu robisz, człowiek? Kurde, dobra, człowiek, wejdź, jednak nie sprawia kłopotów, albo zginiesz. Aha, trochę was tu jest. Dobra, miasto orków. Wchodząc do orkowego miasta, spotkam orka, który jest trzech przejścia. Muszę się odpowiednio zachowywać, aby nie zginąć. No w sumie sam bym musiał się chyba dobrze zachowywać, jakbym był wokół takich napakowanych gości. Ork wojownik. Dobra, to skoro tu jest to miasto z tego... A, z New Balance? Tu człowiek, dlaczego tu przyszedłeś? Muszę zobaczyć się swoim przywódcą, mam do niego ważną sprawę. Człowieku, myślisz, że możesz po prostu przyjść tutaj i poprosić o coś takiego? To naprawdę ważne. Nie jesteś przyjacielem orków, nie oczekuj, że będziesz mógł zobaczyć przywódcę. Ale czy mogę zrobić coś, aby orkowie zmienili zdanie na mój temat? Jak, jeśli twoje powody są naprawdę ważne, znajdź szamana, koszpaka, porozmawiaj z nim. Ten koszpak to chyba był tam na początku, mi się wydaje. Walam na bębnach. Nie tu. Nie, tu jest tuż nosz. Teraz ma, że tak powiem, te ulumulu ma teraz sens. Gdzieś chyba tutaj był na początku, mi się wydaje. Albo i nie. Albo i tak. To nic, to lecimy do góry. Nie, pochodnia ginie, ten została, znaczy pochodnia. Pochodnia, myk, dziękuję. Na kosz. Chwila, kto ze mną chce pogadać? Koszpak może mi w tym pomóc. Ja cię nie mogę, gdzie ja tu znajdę koszpaka? To jeszcze, kurde, głupi ryj rozwaliłem. Gdzie tu jest koszpak? To jest dobre pytanie. Piekielnik. Strażnik, ork. Ork. Czemu ta pochodnia musi tak dziwnie płonąć? To jest śmieszne, że używając na przykład magii światła mi orkowie atakują, co tak naprawdę nie powinno im to przeszkadzać, tak mi się wydaje. Ork. Serio? Gdzie jest ten hoszpak? Ork żołnierz. Tuk nosz. A tu cię nie nosz. Tu nie. No ja cię nie mogę. U góry go nie ma. Tam go nie ma. Chyba tam nawet były. Ja przed chwilą przecież stamtąd wyszedłem. Skoro nie tu, to musi gdzieś być w głąb, mi się wydaje. Byśmy mieli tak logicznie pomyśleć. Gdzieś tutaj. Ork. Ja nie mogę. Ork wojownik.
No ciekawe, gdzie ja teraz znajdę tego kurde szamana. Zaraz, Hoszpak powinien mi w tym pomóc. Czyli to będzie chyba ten wygnany? Mi się wydaje. To nic, to lecimy poszukać tego naszego kochanego wygnanego orka. Tak mi się wydaje, że to jest on. Kiwanie Ulumulu. Nie, to jest Urszak. A muszę znaleźć Hoszpak. Ja nie mogę, miasto orków. Hoszpak może mi w tym pomóc. Pytanie za 100 punktów. Gdzie jest tutaj Hoszpak? Bo nie mam bladego pojęcia. A tam raczej dalej przejść po prostu nie mogę. Mogę czy nie mogę? Kurde, trochę się boję. Nie no, dalej rzek przeszedł. A to co jest grane? Ork Wiarus, ork. Wiecie, że tutaj naprawdę można się potracić. Ork Wojownik. Stój człowiek, nie wpuszczę cię do naszego wodza, dopóki nie uznamy, że jesteś godny zaufania. Aha, no to dupa. Jest tu Hoszpak. Postanowiłem wesprzeć was, szamanów. Strażnik bramy kazał mi przyjść do was. Dobra decyzja, człowiek. Przyda nam się pomoc. Ostatnio nasza pozycja znacznie się osłabiła. Nasz wódz nie bierze naszej opinii pod uwagę. Ci wojownicy stali się bardziej idiotyczni. Dlatego musimy odzyskać dawną siłę i tym nam w tym pomóc. Idź do Torgosza, wywalczyć dla nas szamanów na arenie. Musisz pokonać wiele innych wojowników, by odzyskać naszą reputację. Jest jeszcze coś, w czym mogę wam pomóc? Tak, człowiek, pomóż trzem różnym szamanom. A teraz idź do Torgosza i powiedz mu, że cię przyszłałem. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak, człowiek, mogę nauczyć cię zwiększyć siły duchowe, jak jej użyjesz, to twoja sprawa. Mogę nauczyć cię też kręgów magii. O, dobrze wiedzieć. No rzeczywiście, wielkie te kręgi magii. Mogę cię nauczyć kręgów magii, ma na plus 5. Ojeju. Jak, do kogo ja miałem iść? Teraz muszę się udać do i powiedzieć, że chcę walczyć do Torgosza. Kiedyś grałem w New Balance, chyba nie powinno. Jestem. Hoszpak mi przysłał, chcę walczyć na arenie dla szamanów. Doskonale, teraz ci powiem, z kim będziesz walczyć. Wojownicy mają 4 przedstawicieli: Nemroka, Miloka, Muraka i Grimbola. Musisz ich wszystkich pokonać. Twój pierwszy przeciwnik to Nemrok. Jesteś gotów do walki? Jestem gotów. Dobrze, idź na dół schodami, twój przeciwnik już na ciebie czeka. A idź na dół schodami, przeciwnik już na mnie czeka. Dobra, to tutaj zapisz. No ciekawie to wygląda, nie powiem. Pytanie za 100 punktów. Czy ja mogę łuku użyć? Hej, ty. Jestem wojownik, Nemrok, zacznijmy naszą walkę. Ja jestem bezimienny, nie umiem posługiwać się bronią dwuręczną. To nie ma najmniejszego sensu, dawaj mi ten łuk. A super. Super, zajebiście, chyba coś spieprzyłem. Dobra, zobaczymy, czegoś czasami żech nie spieprzył. Hej, ty. Szanuję cię, silny z ciebie wojownik. No, prawie żech cię zestrzelił, ale niech wam będzie. O, chyba nie tędy. Weź nam mi tam pochodnie. Pytanie, czy mi teraz łba nie odstrzelą. Nie ma źle. Torgosz. Walczyłem z Nemrokiem. Widziałem, jak go pokonałeś, jednak Nemrok był tu najsłabszym wojownikiem. Dobra, moment. Zanim w ogóle kolejnego wojownika weźmiemy, ja po prostu się tu z wami pożegnam, ze względu na to, że też muszę troszeczkę mojej żonie pomóc w obowiązkach przy synie, który się urodził. Lucjan się nazywa. Dobra, no nic. Dzięki bardzo wam za uwagę, no i do usłyszenia. Hejo!